Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Jesteśmy na półmetku tegorocznego Wielkiego Postu. Za nami już 20 dni, przed nami kolejne 20 dni. I dzisiaj w ostatnim zdaniu Ewangelii według świętego Łukasza dostajemy od Pana Jezusa takie stwierdzenie. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. I może warto by było sobie na to zdanie, albo to zdanie zamienić w pytanie. Czy ja w tym Wielkim Poście jestem z Jezusem Chrystusem? Czy ja wraz z Jezusem, Jego nauczaniem, Jego słowem, tym wszystkim, co od Niego dostaję, plus praktyki postu, jałmużny i modlitwy, przyczyniają się do tego, że przemieniam swoje życie? Czy może jestem daleko od Jezusa i jestem tym, który rozprasza? Jestem tym, który nie tylko siebie rozprasza poprzez sprawy dnia codziennego, ale jestem również tym, który przyczynia się do rozproszenia drugiego człowieka. Spróbujmy dzisiaj sobie właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Czy jesteśmy z Jezusem i chcemy wraz z Nim przejść kolejne 20 dni, ciężkich dni, przemiany naszego życia, aby wspólnie radować się ze zmartwychwstania Chrystusa? Czy może jestem tym, który właśnie powoduje, że poprzez moje życie, poprzez moje zachowanie, wielu również jest daleko od Jezusa? Niech Boże błogosławieństwo każdego z nas prowadzi, abyśmy tak jak należy odpowiedzieli na to pytanie i poszli za Chrystusem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.